Cześć. A dalej? Cześć. Na W. Piła z zawieruchy wojennej wyszła bardzo okaleczona. W wyniku działań wojennych jej substancja mieszkaniowa została w 3/4 zniszczona. Ruiny, niemi świadkowie wojny oskarżały barbarzyńców jeszcze długo po wojnie. Nie dziw więc, że władze wojskowe, a pamiętajmy, Piła to silny garnizon wojskowy, zdecydowały o utworzeniu tutaj jednostki inżynieryjno-budowlanej. Zalążkiem JW-2377 była samodzielna kompania inżynieryjno-remontowa, którą zorganizowano na podstawie rozkazu szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 040 z dnia 15 maja 1959 roku z siedzibą przy ulicy Kosaka i Powstańców Wielkopolskich, dawniej Mireckiego. Podlegała ona dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego poprzez szefa zarządu kwaterunkowo-budowlanego. Kompania ta działała w tych strukturach organizacyjnych do końca roku 1960, dowodzona przez kapitana Piotra Jaśkiewicza. Największe jej dokonania to przede wszystkim prace remontowe w Pile. Dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego rozkazał przeformować do dnia 15 stycznia 1961 14. Samodzielną Kompanię Inżynierno-Remontową na 31. Batalion Inżynieryjno-Budowlany. Dowódcą jednostki został podpułkownik Bronisław Żydowicz, a szefem sztabu major Piotr Jaśkiewicz. Główne budowy 31. Batalionu Inżynieryjno-Budowlanego to garnizon bydgoski, specjalna budowa w Pieniężnicy, Chwiram, Czarne oraz przede wszystkim garnizon pilski, lotnisko i budowy specjalne. W styczniu 1962 roku podpułkownik Żydowicz odchodzi na wyższe stanowisko do szefostwa służby inżynierno-budowlanej, a obowiązki dowódcy batalionu obejmuje major Józef Lorenz. Zarządzeniem szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr 022 przez ORK z 5 maja 1967 roku 31. Batalion Inżynieryjno-Budowlany przeformowano na 31. Pułk Inżynieryjno-Budowlany. 27 grudnia 1979 roku odchodzi do rezerwy długoletni dowódca 31. Pułku Inżynieryjno-Budowlanego pułkownik Józef Lorenz. Swoje obowiązki przekazuje podpułkownikowi Pawłowi Jankunowi. Major rezerwy Jerzy Bukowski. Już, którzy są ludzie starsi, na emeryturze, czy po prostu w stanie spoczynku, czuli się, że jednak ktoś o nich pamięta. Z okazji 15-lecia Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych wielu żołnierzy rezerwy otrzymało dyplomy i medale za zasługi dla Związku. Służyłem w 31. Pułku Budowlanym i bardzo, że tak powiem, mi się to podobało. Przeżyłem swoją, że tak powiem, szkołę życia na placówce, życia wśród kolegów, gdzie wszyscy byli dla siebie kolegami, gdzie byli przełożonymi, ale również byli ojcami, wujkami i można się było bardzo dużo nauczyć. I spowodowało to, że w przyszłości dalej tak postępowałem w tym życiu i ono trwa. Najgorsze były pierwsze dni w wojsku tutaj w Pile w 69, 70 latach, kiedy to trzeba było ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. Tak było. Były wagony, wagony i wagony. I szereg tych wagonów, które się śniły po nocach, a później trzeba było czasami cierpieć przez to i zdrowie sobie trzeba było niestety nadszarpnąć. Jak trzeba było jechać, był taki okres, kiedy dostałem urlop na Wszystkich Świętych, te 3 dni, to 2 dni siedziałem na wagonach. Ach, teraz to trzeba odżyć trochę i tutaj właśnie wspominać takie przyjemne czasy, przyjemne spotkania, kiedy się spotyka kolegów, przyjaciół, którzy rzeczywiście przyszli się tutaj spotkać,
Ja myślę, że to jest najlepsze. Miałem to, co miałem wspólnego z wojskiem, budownictwo. Dalej cały czas prowadzę budowy. Jestem tam kierownikiem, dyrektorem i, no i 18 budów prowadzę jednocześnie. Co się kojarzy z wojskiem? Z wojskiem się kojarzy porządek i dyscyplina. Dużo zyskało nasze piękne miasto z faktu utworzenia w Pile jednostki inżynieryjno-budowlanej. Jak wspomnieliśmy, dziesiątki domów mieszkalnych i gmachów użyteczności publicznej zostało wyremontowanych, z czego wiele niemal od fundamentów. Liczne bloki, warsztaty, obiekty sportowe zbudowane zostały od nowa przez tą zasłużoną dla Piły i regionu jednostkę wojskową. Powstało koło pod nazwą WDA, gdzie byłem twórcą i pierwszym prezesem tego koła. Rozpoczynaliśmy od zera, zakończyliśmy na pięknym biurze wędkarskim i pięknymi osiągnięciami, z wyjazdami do Kamienia, do Kalisza. No, było fajno w ten czas. W Machlinach spotkania, przy Grochówce. Zawody, opuchar dowódcy jednostki. No, była ta wspaniała integracja wszystkich kadry z pracownikami cywilnymi. Nie żałujemy tego, że tak było. 31 pułk nasz, kochany, wspaniałe dziecko wojsko naszej. Wspaniałe dziecko naszego wojska, nasza jednostka budowlana zrobiła dla naszego kochanego kraju bardzo dużo. Budowaliśmy ten kraj od podstaw. Budowali nasi kochani przyjaciele, i wojskowi, i cywile. I dzięki nim mamy to, co mamy. Mamy piękną obronność na całym naszym wybrzeżu. Teraz w sytuacji trudniejszej, nowoczesnej, nasze siły już są niepotrzebne. Przeszliśmy na zasłużony odpoczynek, ale dzięki takim przyjaciołom, jakim tutaj w tej chwili jesteśmy, mamy przyjemność bawić w ich gronie. Zacząłem od lotniska. Przez 10 lat spędziłem na lotnisku. Później cały poligon. Po kolei Oleszno, Konotop. Później robiłem strzelnicę dla czołgów. I trzeba czasami zegrać piękną. Kołobrzeg była pierwsza strzelnica. Później Kołobrzeg była pierwsza strzelnica. Później był Słupsk. Później oj, zapomniałem. Teraz do tego zapraszam Państwa na to. Moje nazwisko Jerzy Kowalski. W 68 roku trafiłem do Piły, do 31 Pułku Inżynieryjno-Budowlanego. Tam pracowałem na początku jako dowódca plutonu, potem jako pomocnik dowódcy kompanii do spraw technicznych, później jako dowódca kompanii maszyn. I tak przepracowałem do roku 90. Najlepsze było to, że była dobra atmosfera, jeśli chodzi o kolegów, jeśli chodzi o współpracę z różnymi pionami. No i przede wszystkim było to fajne, że człowiek jeszcze był wtedy bardzo młody. A mam bardzo miłe wspomnienia z jednostki, wiesz? To przede wszystkim w dziale naszym była tak zgrana, tak kochała się bomba. Dziewczyny z Elunią się bardzo dobrze pracowało. Z Elunią, tak. No Elunia mi przeszkadza, no to co mam powiedzieć, no? Pierwszym strażakiem, rozumiesz, to niełatwo być, rozumiesz.
co ja ci mam powiedzieć? Wyznaczył mnie do życia dyrektor, już nie pamiętam, Gliwiński. Gliwiński mnie wyznaczył na stanowisko, po Rzejmie objąłem stanowisko. Przeszłem na półroczny kurs, po półrocznym kursie wróciłem i przez 21 lat byłem, rozumiesz, zajmowałem się sprawą. 31? Bomba, fajnie. Bez emocji się nie obyło. Emocje zawsze towarzyszyły mojej osobie. Ale wrażenia są wspaniałe z całej służby wojskowej. Przepracowałam w nim 20 lat. Przez wiele lat, przez 4 kadencje, byłam przewodniczącą Koła Rodzin Wojskowych. Po latach wspomnień pomyślałam, czas odwrócić kartki kalendarza, otworzyć dzieje historii, wspomnieć lata w wojsku. Było cudownie. Była to ogromna jednostka, masę żołnierzy, kadry zawodowej, potem junaków. Rodziło się wiele rzeczy. Powstawały piękne budowle, parki. Potem po latach wszystko to przepadło. Dzisiaj w zadumie spoglądamy na niszczące nasze koszary. Pomyślałam sobie, czas otworzyć kartki historii i spotkać się po latach z byłymi żołnierzami, z kadrą zawodową, pracownikami cywilnymi. Jako przewodnicząca Koła Rodzin Wojskowych zdawałam sobie sprawę, że czas tak szybko mija. Myślę, jutro będzie nowy dzień. Niech ten dzień dzisiejszy naszego spotkania przywróci nam wspomnienia dawnych lat wojskowej jednostki 20-77, później pułku inżynieryjno-budowlanego, a następnie wojskowych zakładów remontowych. Wielu z nich odeszło. Wspominamy ich czasem w zadumie, ale cóż, czas biegnie naprzód. A my dzisiaj świętujemy nasze spotkanie. Niech to wiecznie trwa. Wierzę, że w przyszłym roku będzie lepiej. Rozmawiała Maria Woźniak.